Stereotyp o tym zawodzie jest prosty. Wystarczy posiadać prawo jazdy i samochód. Czy na pewno? Koncesje, badania lekarskie, psychotechniczne, topografię miasta trzeba znać. O tym, że trzeba mieć też inne predyspozycje, wszyscy wiedzą. Jakie są więc wskazane? Nie wiem, uprzejmym dla klientów. Przede wszystkim dobry humor. A dlaczego dobry humor? Żeby móc pożartować z klientami. Taksówkarze w swojej pracy spotykają się z różnymi sytuacjami. Wiele z nich wymaga od kierowców dużej odwagi. Zdarzają się niebezpieczne sytuacje. O, to się właśnie rozchodzi. Nie? Trzeba mieć oczy, jak to mówią, z przodu i z tyłu. Inni kierowcy. Trudno przewidzieć, czy wymusi, czy nie wymusi. Trzeba być zawsze skupionym na 100%. Potwierdzają to mieszkańcy Lubina. Chyba to, że nocą jeżdżą i to tak może być trochę niebezpieczne. Niebezpieczni to są sami pasażerowie, bo to są różne sytuacje, się zdarzają. Także moim zdaniem to jest to, bo oni ryzykują swoim życiem, swoim zdrowiem. Na pewno jest wielka odpowiedzialność, jak się przewozi jakiegoś pasażera, a zwłaszcza pijanego. Trzeba mieć pewno być ostrożnym. Na szczęście bywają też i zabawne sytuacje, z którymi przychodzi się zmierzyć kierowcom. A nie będę się wypowiadał na ten temat. Jak któryś się budzi i nie wie gdzie jest, albo nie wie gdzie jedzie. Wszystkim taksówkarzom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia i szerokości.